8 kwietnia wspominamy błogosławionego Klemensa z Osimo, prezbitera i zakonnika. Klemens urodził się w Osimo, w prowincji Ancona we Włoszech na początku XIII wieku. W 1256 roku wstąpił do zakonu augustianów. Wiadomo, że wcześniej był pustelnikiem, lecz inne szczegóły z jego życia zatarła historia. Surowe życie pustelnicze było wtedy dobrym przygotowaniem do życia zakonnego. Współbracia powierzyli mu na kilka lat funkcję przełożonego w prowincji, a na ponad 10 lat funkcję przełożonego generalnego zakonu augustianów. Klemens zatroszczył się o formację intelektualną i duchową kandydatów do zakonu. Otworzył kilka domów zakonnych w miastach uniwersyteckich ówczesnej Europy, by tam mogli kształcić się przyszli zakonnicy. Wprowadził też jednolitą liturgię w całym zakonie. Przyczynił się do ożywienia pobożności maryjnej wśród współbraci. Dzięki jego staraniom i pracy odnowiono i przystosowano do ówczesnych warunków konstytucję zakonu augustianów. Troszczył się o zachowanie jedności w zakonie. Sam bardzo wiernie i gorliwie realizował zasady życia zakonnego, szczególnie praktykował ubóstwo i zachęcał do tego innych. Zmiany wprowadzał roztropnie z wielką mądrością. Sam cieszył się wielkim szacunkiem. Klemens był też współzałożycielem klasztorów sióstr augustianek. Za życia już uznawano go za świętego. Zmarł w Orvieto 8 kwietnia 1291 roku. Jego relikwie znajdują się w kaplicy domu generalnego ojców augustianów w Rzymie. Papież Klemens XIII w 1761 roku zatwierdził kult Klemensa. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Klemens wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.